Witajcie widzowie. Zapraszam Was na cotygodniowego rajdowego vloga. Tym razem jestem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Akurat tutaj zastaliście mnie na urlopie w piątkowe popołudnie, ale rajdy cały czas się odbywają, więc i wiadomości muszą się dla Was pojawić. Zaczynamy od tematów związanych z WRC, a pierwszym niech będzie to, że coraz więcej znaków zapytania pojawia się nie tylko przy rundach Mistrzostw Świata, ale ogólnie przy wszystkich imprezach sportowych. Trwa druga fala zachorowań na koronawirusa i w związku z nią Japonia zamknęła swoje granice, nie czyniąc wyjątku nawet dla sportowców. Wprawdzie do rajdu Japonii jeszcze niemal 3 miesiące, ale na tą chwilę nawet sportowcy nie mogą do tego kraju wjechać, w związku z czym rajd może się nie odbyć. Tymczasem Tomi Makinen wzywa do tego, aby nie podejmować pochopnych decyzji. Jeszcze dużo czasu jest do kolejnych rund WRC i chociaż szykuje się nam duży maraton, rajd Estonii, rajd Turcji, rajd Ipru, rajd Niemiec, praktycznie tydzień po tygodniu i wszystkie te rajdy nie są jeszcze pewne, czy się odbędą, to Tomi Makinen wzywa organizatorów do tego, aby do ostatniej chwili zwlekać z podjęciem decyzji o odwołaniu rajdów, podając za przykład Wielką Brytanię i Finlandię, rajdy, które zostały odwołane z dużym wyprzedzeniem, a może dałoby się je w jakichś ograniczonych chociażby warunkach rozegrać. Dlatego nic nie jest jeszcze w tym momencie pewne na tak, ani na nie. Chociaż coraz więcej już też się wyjaśnia. Między innymi dowiedzieliśmy się w tym tygodniu, jak będzie wyglądał rajd Turcji. Rajd Turcji będzie miał skróconą formę. W piątek do południa odbędzie się odcinek testowy Shakedown. Po południu będą tylko dwa odcinki specjalne. W sobotę będzie normalny, powiedzmy, dzień rajdowy z dwiema pętlami. I w niedzielę dwa również odcinki przejeżdżane dwukrotnie, 40-kilometrowa próba, która w poprzednich latach przyniosła wiele rozstrzygnięć oraz 7-kilometrowy odcinek Marmaris, który w drugim swoim przejeździe będzie power stage'em. Najbliższym rajdem tymczasem będzie rajd Estonii i tutaj raczej już się nie powinno nic zmienić. Naturalnie mogą być jeszcze większe obostrzenia związane z kibicami, chociaż bilety już wyprzedane, więc pewnie po prostu będą musiały być zaangażowane większe środki porządkowe, żeby tych kibiców wypilnować. Natomiast co do rajdu w takiej formie, skróconej, dwudniowej, jakim rajd Estonii będzie, Toyota zaproponowała powrót do odcinka kwalifikacyjnego. Mieliśmy odcinek kwalifikacyjny już w przeszłości w rajdowych Mistrzostwach Świata. Wzorem w tym momencie Mistrzostw Europy chciano by do tego powrócić, aby po prostu uatrakcyjnić Shakedown i dać kibicom trochę więcej takiej rywalizacji, trochę więcej akcji do oglądania. To jest znakomity pomysł według mnie ze strony Toyoty, choć widząc właśnie te skrócone rajdy, krótki rajd Estonii, zapewne również dwudniowy rajd Ipru, no praktycznie dwudniową Turcję, przyszłoroczne już w tym momencie zapowiedziane raptem trzydniowe Monte Carlo, chociaż w tym roku miało ono praktycznie 5 dni, bo już w środę był testowy, w czwartek były nocne, w piątek, sobotę, niedzielę normalne odcinki, to fantastyczny rajd naprawdę pod tym względem. To dość mocno ubolewam nad tym, że tak te nasze rajdy są skracane. Miejmy nadzieję, że to tylko ten sezon wynikający z oczywistych w tym roku problemów na świecie. A przed rajdem Estonii ma się odbyć Launa Esti Rally w miejscowości Woru i na ten rajd zgłoszone są już załogi Hyundai'a i załogi Toyoty. Tymczasem może się on nie odbyć znowu z tego samego powodu, co wszystkie inne rajdy. Już zapowiedziano, że na pewno nie będzie odcinka miejskiego, nie wiadomo co dalej. A na to, żeby ten rajd się odbył, na pewno liczy SAP Kalapi. SAP Kalapi, który w tamtym tygodniu miał sobie treningowo wystartować prywatnie zgłoszoną Fiestą WRC w niewielkim rajdzie w Finlandii. Niestety awaria turbosprężarki wykluczyła go z walki przed startem pierwszego odcinka. A zatem również właśnie w miejscowości Woru w Estonii, w ramach treningu przed rajdem Estonii, M-Sport zgłosił Lappiego. Również w Estonii, chociaż już nie na konkretnym rajdzie, ale po prostu w ramach dnia testowego, testował nasz duet Kajetan Kajetanowicz, Maciek Szczepaniak, testowali Fabią, oczywiście R5, na estońskich szutrach, już tam są, żeby ewentualnej kwarantanny nie musieć przechodzić, żeby na pewno być dopuszczonym do startu, zatem Kajto jest już w Estonii i pewnie będziemy jeszcze nieraz słyszeć o jego przygotowaniach do tego rajdu w Mistrzostwach Świata. Kończąc tematy związane z rajdowymi Mistrzostwami Świata, jeszcze dwa słowa o testach Pirelli. Pirelli zakończyło pierwszą fazę testów na Sardynii, o tym już Wam opowiadałem, a w tym momencie rozpoczyna drugą, również na Sardynii, bo tam jest jeszcze na tyle gorąco, żeby móc sprawdzić w praktyce, czy zmiany, które wprowadzono w mieszankach szutrowych po tych pierwszych testach, przynoszą efekty, czy opony są wystarczająco wytrzymałe właśnie na te ekstremalne, abrazyjne, gorące warunki.
A kolejna faza testów, również szutrowych, będzie już przeprowadzona w jakimś chłodniejszym rejonie. Prawdopodobnie będzie to Walia i prawdopodobnie będzie to pod koniec września lub na początku października. Tematem może niezwiązanym bezpośrednio z WRC, ale również z rajdami globalnie, jest wprowadzenie nowej piramidy rajdówek, o czym już również nieraz słyszeliście. W M-Sport zaczął testy Fiesty Rally 3. Samochody Rally 3 to będą de facto samochody Rally 4, czyli dzisiejsze auta R2, R3, powiedzmy mniej więcej szybkie ośki, doposażone w napęd na cztery koła, czyli to będzie coś, co starszym kibicom rajdowym może przypominać nieco, przynajmniej pod względem osiągów, to czym były samochody grupy N, Mitsubishi Lancery, Subaru Imprezy czteronapędowe, te samochody niemal seryjne, które nie miały szansy walczyć z tymi najszybszymi A-grupowymi potworami, czy też wczesnymi autami WRC, ale nadal dzięki napędowi na cztery koła dawały nieco lepsze widowisko, zwłaszcza na luźnych nawierzchniach. Fiesta Rally 3 została przez M-Sport już stworzona, za jej rozwój odpowiada krakowski oddział M-Sportu, zatem nasi polscy inżynierowie pomagają tutaj Brytyjczykom stworzyć ten samochód, co może nie jest zbyt ekscytujące. Fiesta Rally 3 będzie wyposażona w silnik 1.0 EcoBoost 3-cylindrowy o mocy 210 koni, ale dzięki napędowi na 4 koła powinien to być również całkiem sprawny rajdowy samochód. W ramach przerywnika dwa słowa o kolejnej rundzie rajdowych mistrzostw Polski. Następny po Rzeszowie jest Rajd Śląska, który odbędzie się w dniach 11-12 września. Niestety musiał on zostać mocno zmodyfikowany. Nie będzie odcinka specjalnego na Stadionie Śląskim, nie będzie odcinka specjalnego w Mikołowie. Harmonogram przewiduje 7 odcinków specjalnych, wszystkie będą rozegrane w sobotę. W piątek po południu będzie odcinek testowy w miejscowości Wyry, a w sobotę już od 8 rano dwie pętle w pierwszej 4, w drugiej 3 odcinki specjalne, każdy odcinek minimum trzykrotnie przejeżdżany, w tym odcinek pierwszy, czwarty i siódmy to będzie ta sama próba, próba Miedźna. Ostatni jej przejazd to oczywiście będzie Power Stage, okraszony dodatkową nazwą na stulecie powstań śląskich, zatem patriotycznie, lokalnie. Mistrzostwa Europy, ostatni temat, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Zacznijmy od tego, że na rajdzie Azorów nie będzie kibiców. Organizatorzy 55. rajdu Azorów w porozumieniu z Regionalnym Urzędem Zdrowia doszli do konsensusu, że nie będzie kibiców na rajdzie Azorów. Pomimo, iż Azory są otwarte turystycznie, każdy turysta musi przedstawić badanie z odbytego testu na COVID z negatywnym wynikiem, bądź przejść badanie na miejscu. Nie będą kibice dopuszczeni do odcinków specjalnych. Jeszcze nie jest dokładnie powiedziane, w jaki sposób będzie to kontrolowane, ale na pewno tych kibiców niestety na odcinkach specjalnych rajdu Azorów być nie będzie mogło. Tymczasem już dziś, kiedy to oglądacie, trwa Rajd Lipawy, druga runda rajdowych samochodowych mistrzostw Europy, na którą bardzo chciałem pojechać, ale niestety koronawirus mi to uniemożliwił. Niemniej jednak jestem na bieżąco i postaram się dla Was również w niedzielę wrzucić krótkiego vloga z tego, jak rywalizacja na łotewskich szutrach wyglądała. Na Łotwie zabraknie Simone Tempestiniego, czyli zawodnika, który na pewno mógłby tutaj powalczyć o wysokie pozycje. Tymczasem Tempestini zrezygnował ze startu w ERC, oficjalnie motywując to tym, że chce wystartować w rajdzie Sybin, który to jest rundą rajdowych mistrzostw w Rumunii. Chce bronić tytułu rajdowego mistrza Rumunii. Pytany przez dziennikarzy Craig Breen odżegnuje się od bycia pewniakiem do wygrania rajdu Lipawy. Tymczasem on już ten rajd wygrał, był tutaj już też na podium, ale były to czasy, kiedy ten rajd odbywał się jako rajd zimowy. W tym momencie mamy środek lata i ten rajd będzie tak naprawdę nowy dla każdego. Nie ma tutaj Breen, przynajmniej tak twierdzi, żadnego handicapu z powodu tego, iż już tutaj startował. My oczywiście przede wszystkim patrzeć będziemy w kierunku ERC 1 Junior, czyli w kierunku rywalizacji, w której startują nasi mistrzowie Polski, Miko Marczyk, Szymon Gospodarczyk. Odbyli oni dwudniowe testy na Litwie. Następnie dzień testowy na Łotwie zgodnie z regulaminem Mistrzostw Europy. Miejmy nadzieję, że Oliver Solberg również tym razem nie przesadził z testami. I dzisiaj podczas występów treningowych również całkiem nieźle sobie poradzili. Wprawdzie w pierwszym przejeździe zanotowali dopiero piąty czas wśród juniorów, a do zwycięzcy pierwszego przejazdu testowego, którym został Mats Østberg, chyba bez niespodzianki, stracili aż 7 sekund, ale już w drugim przejeździe free practice zajęli pierwsze miejsce. Nasi mistrzowie Polski
odnotowali pierwszy czas w jego drugim przejeździe. I jakby tego było mało, na sam już koniec zostawiłem wisienkę na torcie. Miko Marczyk z Szymonem Gospodarczykiem zajęli drugie miejsce w kwalifikacjach. Zatem jako drudzy będą wybierali pozycję startową. Myślę, że jest to znakomity prognostyk na jutrzejszą i niedzielną rywalizację. Trzymajmy mocno kciuki za Mistrzów Polski, a ja Wam tymczasem bardzo dziękuję za dziś. Mam nadzieję, że tego typu vlog się Wam podoba. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli tak jest. Nie zapomnijcie o subskrypcji i dzwoneczku notyfikacji, żeby nie przegapić niedzielnego podsumowania drugiej rundy rajdowych samochodowych Mistrzostw Europy. Do zobaczenia.